panowie, oto moment, na który wszyscy czekaliście. Bo oto i pora na walkę wieczoru. Oh, ladies and gentlemen, it is time for the fight of the night. A w walce wieczoru zmierzą się ze sobą. Już teraz w drodze do narożnika czerwonego. Zawodnik takich federacji jak Fame MMA, MMA VIP, Knockout Promotions oraz zapaśnik Prime Time Wrestling. Panie i panowie, przywitajcie go gromkimi brawami przed państwem. Szymon Taksi Złotówa Wrzesień! Przeciwnikiem. Już teraz w drodze do narożnika niebieskiego, powracający do ringu po 4 latach nieaktywności. Z wynikiem 34 zwycięstwa i 19 nokautów. Wadze Cruiser był challengerem tytułu WBA i zdobywcą tytułów WBC Youth oraz WBA International przed państwem Paweł Kołodziej! Nie atakujemy głowami, nie bijmy w tył poniżej pasa. Słuchamy mój komend. Przywitać się. Powodzenia. Ring wolny. Runda pierwsza! No i zobaczymy. Jestem bardzo ciekawy. 4 lata, no ale po postawie i po posturze
Pawła, no nie widać, dobrze zbudowany, cały czas widać, rozmawialiśmy, dba o siebie, ćwiczy, trenuje, no i być może kiedyś zdecydowanie będzie szansa, by zobaczyć go już w tej normalnej, pewnej rankingowej walce, no a dzisiaj nasz przyjaciel z Krynicy, zdecydowanie wyższy. No i z drugiej strony Taxi Złotu ma wielkie serce, któż by go teraz nie znał. Inspiracja dla wielu osób. Dziesiątki kilogramów zrzucone. No i tak jak tutaj mówiliśmy wcześniej, pomaga jeden telefon, no i mówi, dobra, jestem, przyjeżdżam, pokazujemy się z jak najlepszej strony. Szymon Wrzesień, Taxi Złotówa, walka pokazowa, także spokój. Widać zdecydowanie Paweł, spokojnie. Tutaj nasz góral, nasz harnaj z Krynicy. No i proszę, nie widać tej ringowej rdzy, zdecydowanie, mocno po dołach gdzieś tam obija, no ale Złotówa słynie z tego, że naprawdę ma twardą głowę, no i te doły też ciężko obić tak, żeby bolało. Walka na przetarcie, czyżby Paweł wracał na ring, cieszymy się, że z uśmiechem odpowiedział, mówi dobra, przyjadę. Zawalczę. Skrynicy daleko nie miał, ale myślę, że dzisiaj też fani przed ekranami komputerów. Podpowiedzi z jednej i z drugiej strony. Zdecydowana przewaga, jeżeli chodzi o warunki fizyczne Pawła Kołodzieja. No ale próbuje zejść do pół dystansu. Ho, ho. To co mówiłem, walka pokazowa, ale zdecydowanie nie ma miękkiej gry. I jeszcze próbuje. Tomasz Gromadzki zadyma, romantycznie jak zawsze, pomaga, aby tutaj Klaudia z uśmiechem zapowiedziała kolejną, drugą rundę. Ostatnia walka, walka wieczoru, myślę, że emocji przed komputerami nie zabraknie do samego końca. Przypominamy, siepomaga.pl, tam znajdujemy naszą galę i tam wspieramy, wielkie, wielkie serce przekazujemy w stronę krakowskiego hospicjum dla dzieci imienia księdza Józefa Tischnera. No a narożniki pełne pracy, chociaż widzę, że Paweł Kołodziej spokojnie. Niebieski narożnik, on pretendent do tytułu mistrza świata. Ileż on walk ma już za sobą, no ale ta pokazowa jeszcze przed nim. No i Taxi Złotówa! Wiem, że rozmawiałem z Adamem Jurowskim, on też tutaj przyjaciel Szymona, Szymon Wrzesień. Jeździ po Polsce, boksuje z zawodnikami, jest przygotowany, twarda głowa, no ale twarde doły, no zobaczymy. Powiedział, że tanio, skóry nie sprzeda, walka pokazowa, ale tutaj oceniana przez sędziego. Puk, kto tam? Chciał zapytać Paweł, gdy gdzieś tam przykleił się do niego Taxi Złotówa. No i szukamy szczęścia. No i zdecydowanie patrząc na zasięg ramion Pawła Kołodzieja, tutaj musi gdzieś skracać ten dystans. O właśnie, czy to przez dół, czy zejście w lewą, w prawą stronę, czy przyjęcie coś na gardę. Ach, próbował szczelić, nisko ta głowa, ale to wszystko zgodnie z zasadami. Nie za nisko, nie ma ataku głową. Przytrzymuje tą lewą ręką Pawła, ale Paweł widać też daje sobie chwilę na odpoczynek, małe zapasy. Bardziej mobilny, gdzieś tam skaczący na nogach Szymon. No i Paweł, jak się cieszymy, że widzimy go ponownie w ringu. Super gość. Prowadzi swój klub w Krynicy, tam również kuźnia Kołodzieja. No a Taxi Złotówa promuje zdrowy styl życia. Super gość, też wiele osób bierze z niego przykład. No i dzisiaj tutaj patrzymy, czy gdzieś tam te jego ciosy trafią punkt, czy to na korpus. Ach, sędzia Ariel Środa delikatnie uniknął tego ciosu. Trochę chyba za nisko ta głowa. Wpadamy, tak, na co zwraca uwagę sędzia Ariel Środa. No i proszę, tak jest.
No sił nie zabraknie, zdecydowanie sił nie zabraknie. Super ekipa, przyjaźń poza ringiem. Gramy czysto, gramy fair, gramy wspólnie dla dzieciaków z krakowskiego hospicjum dla dzieci imienia księdza Józefa Tischnera. Warto pomagać, warto dzielić się, no i warto też oglądać relacje. Nasza ringer Amello to ostatni występ, jeżeli chodzi o zapowiedź rundy. Zadyma, pomaga, a my pomagamy Państwu, abyście też swoim fachowym okiem oceniali tą walkę. Paweł Kołodziej, przypominamy, niebieski narożnik z Krynicy. No i taksi Złotowa, Szymon Rzesień. Zaczynamy! Runda trzecia, ostatnia tego pojedynka i ostatnia runda tej gali, 14. Nie odpuszcza, nie odpuszcza Szymon. Gdzieś tam nisko to wykorzystuje Paweł. No i być może teraz z dystansu, tym długim tak zwanym bokserskim dyszlem, czy zacznie? O właśnie, no ale ciągle na nogach. Szymon ciągle na nogach. Twarda głowa, wielkie płuca i wielkie serce do walki. Ma charakter ten chłopak. Chętnie oglądalibyśmy ich w 8, 10, 12 rundowym pojedynku, a tutaj tylko 3 rundy albo aż 3 rundy. Po 4-letniej przerwie warto Pawła zobaczyć, no i może teraz. Przyspieszył, przyspieszył, ale Złotuwa mówi, hej kolego. Ale nie, jednak trafiony, trafiony, ale nie zatopiony. Paweł spokojnie do białego narożnika. Wydawałoby się, że też te ciosy tak od niechcenia bite, ale zrobiły wrażenie na Szymonie. No zdecydowanie, to lata, lata doświadczeń ringowych Pawła. No i być może to też taki asum do tego, aby wrócić na ring. Myślę, że jeszcze z wieloma aktualnie boksującymi chłopakami z Polski mógłby zdecydowanie wygrywać. No i to, ale wcisnął ten prawy. I na górę, na dół. Ustawia tym lewym, ale na razie tylko prawa. O, i teraz. No ale Złotuwa, troszkę za nisko ta głowa. No i wpada, wpada. Przytrzymuje niepotrzebnie. No i ostatnia, końcóweczka. Chciałoby się krzyknąć, przyspiesz, przyspiesz. Ależ tutaj nonszalancja. No jak dostanie. No właśnie, cios na wysokości skroni, na wysokości ucha. Walka zakończona przed ciosem. No zabrakło, zabrakło kilkudziesięciu sekund, kilkunastu być może. Panie i panowie, walka wieczoru za nami. Panie i panowie, wielka gala i sportowe emocje powolutku za nami. Ja z tego miejsca żegnam. Janusz Łopuch, Janku, Janku, tym razem w roli komentatora. Pozdrawiam bardzo serdecznie. Oddaję głos do ringu, a tam Michał Płonka i ostatnia szansa, aby usłyszeć werdykt w naszej 14. gali. Państwo, teraz już oficjalnie pod koniec trzeciej rundy. Ostatnia walka dzisiejszego wieczoru zakończyła się przez knockout i zwycięża Paweł Kołodziej! Taksi, zaczniemy od ciebie. Opowiedz mi, bo ty kilka lat temu byłeś trochę w innej formie fizycznej. Co ci dały te sztuki walki? Bardzo lubię wywiady zaraz po walce. Daj złapać oddech. Co mi dały sztuki walki? No, ja już nieraz byłem znokautowany przez życie, ale podniosłem się na 9 i walczę dalej. To, że teraz
ta nasza pokazowa walka skończyła się przez knockout. To nic, najważniejsze, że zebraliśmy trochę kasy dla dzieciaków, a dla mnie to był niebywały zaszczyt, że miałem możliwość wystąpić razem z Pawłem w jednym ringu. Dlatego tobie, Paweł, za to bardzo dziękuję i tobie, organizatorowi tej świetnej gali. To my tobie dziękujemy, Paweł, chodź tu do nas. Ty byłeś jesteś przyjacielem naszej organizacji Business Boxing Polska od 2016 roku, bo ty byłeś na pierwszej gali, jak walczył z Michalczewskim, prezydent Poznania, czyli od pierwszej gali, od 2015 znasz te inicjatywy. Jak zadzwoniłem do ciebie, to nawet się nie wahałeś, powiedziałeś od razu jestem, a w ogóle przy okazji miałeś pewną informację dla swoich fanów, że myślisz o nawet tym, żeby powrócić na ring, więc idealna okazja, żeby sprawdzić się ponownie. Kilka słów. Dziękuję, moi drodzy, a przede wszystkim dla Szymona. Wielkie brawa dla niego. Przyjąłem zaproszenie do tej walki od razu. Sam potrzebuję się poruszać, ale każdy występ i każdy start po 4-letniej przerwie jest na wagę złota, także bardzo się cieszę, że udało się zebrać pieniążki na hospicjum dziecięce w Krakowie. Że się fajnie bawiliśmy wspólnie. Bardzo dziękuję moim kibicom z Krynicy, którzy przyjechali z Krakowa. Dziękuję wam pięknie i pozdrawiam. Dobrego wieczoru. Dzięki, Szymon. Dziękuję. Dziękuję bardzo panom. Ja chciałbym też ogłosić, że łącznymi siłami dzisiaj zebraliśmy ponad 50 tysięcy złotych na hospicjum dziecięce, więc ogromne brawa dla wszystkich licytujących, dla wszystkich, co nawet złotówkę przekazali na nasz cel charytatywny. A ja dziękuję Michałowi Płonce za wspaniały wieczór. Do samego końca walczył z nami, zawodnikom. I też informuję, że 28 października kolejna gala w Krakowie. Jeżeli komuś się podobało to, co tutaj zobaczyła, to macie 3 miesiące, żeby doprowadzić się do formy życia, a 2 miesiące z nami. Tak jak mówiłem, my dajemy 2 miesiące darmowych treningów bokserskich, po których taki pojedynek właśnie jest możliwy. Gorąco zapraszamy do zapisywania się na stronie businessboxing.pl i wszystkim bardzo jeszcze raz dziękuję za dzisiejszy udział. Michał, pozwolę ci zamknąć wieczór.